Urodziłem się człowiekiem zdrowym i takim byłem do momentu rozpoznania IPF. Nie przypuszczałem, że jest to śmiertelna choroba, że jest to, bo o tym nie zostałem poinformowany, że jest to choroba, która daje dość krótki horyzont przeżycia. Dopiero w klinice dowiedziałem się o, że tak powiem, konsekwencjach działania tej choroby. Bardzo istotnym elementem jest informacja, spokojna informacja przede wszystkim dla rodziny, bo każdy z nas swoim życiem zarządza niejako sam. Natomiast otoczenie może reagować w sposób dość histeryczny, dość taki nerwowy i w gruncie rzeczy wywołują taki stres, który w gruncie rzeczy ma charakter destrukcyjny. Rodzina w tym wypadku stanowi bardzo istotny element. Mogę powiedzieć jedno. W tej chwili jestem 942 dni po transplantacji płuca. Od samego początku, odkąd zaczęły się moje problemy, jest ze mną żona non-stop. To są takie rzeczy, które są może dla niektórych normalne. Dla mnie było to gigantyczne wsparcie. Działanie rodziny jest niesłychanie istotne. Jeżeli rodzina zacznie histeryzować, panikować, wiadomo, w histerii, w panice dzieją się rzeczy straszne i nieskoordynowane. Zarówno pacjenci, jak i ich rodziny i wszyscy zainteresowani mogą przychodzić na spotkania edukacyjne, które organizujemy dwa razy w roku. Na tych spotkaniach wykłady mają osoby ze świata medycyny, które są specjalistami w dziedzinie idiopatycznego włóknienia płuc. To nie jest choroba, na którą chorzy siedzą w kolejce do lekarza i mogą na korytarzu ze sobą porozmawiać, porównać swoje dolegliwości. Ci chorzy mają niewielkie szanse, żeby spotkać przypadkowo kogoś, kto ma tę samą chorobę. Więc też te spotkania, które organizujemy dwa razy w roku, mają za zadanie umożliwić tym chorym komunikację między sobą, podzielenie się doświadczeniami i też wzajemne podtrzymywanie się na duchu.